Cześć, jestem w szklarni i biorę się za orzeszki. Dzień później wyglądają w ten sposób. Tej pleśni widzę coraz więcej się tutaj wdaje. Już wam pokazuję. Tutaj niestety ta pleśń, widać coraz bardziej te, nie wiem jak to nazwać, zarodniki. Już coś tam pokrywa się, dlatego szybko wsadzamy do ziemi. I już pokazuję, jak to sadzę. Ok, doniczka 12, 0,65 litra. To zasypujemy zwykłym, najzwyklejszym torfem. Doniczkę. Do pełna. Ubijamy. Dołek na korzonek. Bierzemy korzonkiem. Troszeczkę za mały dołek, za wąski. Korzonkiem do dołu, żeby go nie uszkodzić. I delikatnie uklepujemy. I w ten sposób każdą sztukę sadzimy. Dobra, parę sztuk wsadziłem. Mamy teraz tak luty, początek lutego, dlatego one posiedzą ze mną w szklarni. Myślę, że do połowy kwietnia, początku maja na pewno, żeby ich nie zmroziło. Dzisiaj w nocy było minus 8 stopni na dworze. Jeszcze cały luty, cały marzec i pewnie część kwietnia będą jakieś przymrozki. Dlatego nie będę ryzykował i przytrzymam je. No myślę, że do maja w szklarni. Jeszcze zobaczę, jakie one wielkie wyrosną, bo jeśli się okaże na przykład, że one będą potrzebowały większej donicy, bo mi tutaj będą szybko rosły, to będę musiał je przesadzić do większych donic, ale już chyba nie do ziemi takiej torfowej, tylko do ziemi ogrodowej, takiej zwykłej ziemi. Wyczytałem gdzieś w internecie, że one lepiej, te orzeszki się zawiązują w ziemi takiej cięższej, zwykłej, aniżeli w torfowej. Dlatego nie będę też ryzykował i zrobię tak, jak gdzieś tam to wyczytałem. Ja robię to pierwszy raz, dlatego uczę się. I zobaczymy, co z tego mi wyjdzie. Coś tam wyjdzie pewnie, ale zobaczymy. Ok, i tak lecimy ze wszystkimi orzeszkami. Delikatnie korzonek do dołu, żeby nie połamać. Ubijamy. I jest następny. Dobra, w ten sposób lecę ze wszystkimi sztukami. No i ok, wysadzone. Wyszło parę sztuk, 2-3 sztuki wyrzuciłem, bo strasznie miękkie, wziąłem tylko w rękę, po prostu się rozleciały. Dwa takie kiepskiej jakości bardzo posadziłem. Coś tam zielonego puszczały, ale nie wiem, co z nich będzie. No ale nie szkodzi, zobaczymy. Dobra, no tak to wygląda. Teraz tylko jeszcze podleję to od góry. No i w miarę ciepłe miejsce, no to u mnie w szklarni rewelacji nie będzie w ciągu dnia, tam 15-20 stopni na pewno, jak słońce wyjdzie, to pewnie więcej, no ale w nocy będą musiały sobie poradzić przy, nie wiem, 5-8 na plusie. Zobaczymy, co to z tego będzie. Z niektórych można było ściągnąć te łupki, tak jak tutaj tą widać. No akurat nie chcę zejść, nie chcę ciągnąć za mocno, ale tutaj z niektórych fajnie poschodziły. Dlatego ułatwiłem im trochę życie i ściągnęłem. O, tak jak tutaj też ściągnę od razu. I niech rośnie do góry. Dobra, no i z, nie wiem, 2-3 dni niech posiedzą. Pokażę za te kilka dni, jak to wygląda. Czy to w ogóle ruszyło, czy to w ogóle wychodzi do góry, czy nie. Mówię, te zimne noce, takie 8 stopni w szklarni, może troszeczkę je przystopować. Ok, do usłyszenia.